wstydź się, ukrywaj przed innymi, wstydź się, pielęgnuj swoje wstydy, wstydź się, a wstyd cię tak poroży, że utracisz siebie. Wstydź się, którego dzisiaj mamy prapremierę, polską prapremierę, to jest spektakl wybitnie uzdolnionej młodej dramaturszki Weroniki Murek, wyreżyserowany przez Julię Mark. A ty się nie odzywasz do mnie, bo co? Bo się wstydzisz mówić przy jedzeniu? Moim wspaniałym partnerem, partnerką i wszystkim innym w tym spektaklu jest Beata Kawka. I to jest podarunek na 20-lecie naszej przyjaźni. To jest opowieść o tym, co przeżywają kobiety. Myślę, że o tym, jak nas wychowywano, w jaki sposób staramy się unikać sytuacji, które są związane ze wstydem. Rozwiedziona. Dzieci? Nie mam. Proszę? Nie mam. Wstydzimy się bardzo wielu rzeczy. Wstydzimy się swojego ciała, wstydzimy się swoich kompetencji, wstydzimy się swoich relacji. Jestem bardzo zachwycona tym, że taki temat i mama, i Asia Brodzik podjęły, żeby zrobić coś takiego, bo takie spektakle o sytuacji, która być może znajdzie się gdzieś w naszej przyszłości, a może nie, mogą mieć rzeczywiście przełożenie w rzeczywistości. A to są rzeczy, z którymi wydaje mi się, że wiele, wiele kobiet i też mężczyzn zmaga się na co dzień. Po spektaklu czuję ulgę, że już nie muszę się wstydzić. Znowu zadziałała taka magia teatru, że nieraz idę trochę znużony, czy taki jakby powiedzmy wyczerpany, a dostaję tyle energii z drugiej strony, że wiem jakby sam jako aktor, że to na mnie działa, po co jest teatr. Przyznam się szczerze, że ja się chyba identyfikuję z bohaterką tej sztuki, która tak nie do końca odczuwa ten wstyd. Że ten wstyd jest nam narzucony gdzieś odgórnie. Strach jak strach, wiadomo. Ale to, co się wydarza, zanim zaczniesz się bać! Być może kobiety, które to obejrzą, albo mężczyźni, zastanowią się nad tym, że warto jednak myśleć pozytywnie i patrzeć w przód. Poruszył mnie, zarówno mnie rozbawił, jak i bardzo zasmucił. Uważam, że w spektaklu zostały poruszone różne aspekty życia w ogóle, ale też kobiety jako istoty, mężczyzny jako istoty, też od strony tej zwierzęcej. Bardzo dawno nie byłam na spektaklu, w którym ja jako widz jestem tak uszanowana, poczynając od strony graficznej, od biletów, od zaproszeń, od tego, że nawet repertuar jest właśnie wyprodukowany i promujący ten spektakl. Do tego, jak się tutaj wchodzi, to się wchodzi jak do w ogóle... To nie jest ta sama scena, relaks. Wstyd jest niszczącą emocją. Emocją, która nas osłabia, krzywdzi i sprawia, że czujemy się nic nie warci. Spektakl Wstydź się jest bezpieczną przestrzenią, w której możesz rozprawić się ze swoimi wstydami. Zapraszam Was na spektakl Wstydź się. Będziemy go grali w całej Polsce. Teraz w scenie Relax i w Łodzi w scenie Monopolis. No i mam nadzieję, że się zobaczymy i tam na końcu spektaklu jest taka bardzo fajna niespodzianka, którą każda z Was, która przyjdzie, zobaczy i przeżyje. Zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam. Joanna Brodzik. Wstydź się, a wtedy będziesz na dnie. Wstydź się, nic więcej nie zostało. Wstydź się śmiało. Wstydź się śmiało.